Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a właściwie partii Porozumienie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co musiałoby się stać w służbie zdrowia, żeby ktoś, kto podejmuje decyzję, powiedział w końcu, no może jednak ten Sośnierz? No nie wiem, na pewno chyba musi być jeszcze gorzej, chociaż źle już jest. No ale rzeczywiście służba zdrowia wymaga dość coraz bardziej radykalnych zmian. Nie dlatego, że takie są zapóźnienia, tylko że coraz więcej pojawia się złych rozwiązań, które są wdrażane i niestety no, ostatnio ustawa o sieci, no, totalne nieporozumienie. Jeszcze nie wszyscy to czują, nie wszyscy zwracają na to uwagę i rozumieją dlaczego, ale poprzez ustawę o sieci rozmontowano całkowicie rachunek kosztów. To się oderwano pieniądze od pacjenta, czyli tu jest jakaś kupka pieniędzy, a tam są pacjenci. To nie ma ze sobą istotnego związku. Tam jeszcze utrzymane został jakieś przy obliczeniach coś się z tym dzieje, ale to nie tędy droga. No, nie czy tędy pan droga. Jakąś osobistą chociaż satysfakcję czuł z dymisji Konstantego Radziwiłła? Znaczy zadowolony byłem o tyle, że ten proces destrukcji mam nadzieję zostanie powstrzymany. Łukasz Szumowski lepszy? Tak, zdecydowanie stara się przynajmniej rozpoznać sytuację i nie popsuć czegoś pochopnie, tylko po to, żeby byle tylko robić. Także ale mam nadzieję, że... Nawet on nie uratuje dentobusów, które miały jeździć po Polsce, ale nie ma chętnych do tej jazdy. Co to w ogóle za pomysł? 25 milionów złotych? No, dentobusy to jakieś wielkie nieporozumienie. Ja się obawiam, że z tego jakiś większy problem powstanie. No, ja rozumiem. Jeżeli jest stan jakiś tam po kryzysie, nie ma, trzeba budować państwo na nowo, no to takie pomysły jak jezdne przychodnie, to się robi, ale nie w państwie ustabilizowanym, które funkcjonuje, gdzie gabinetów stomatologicznych jest jak mrówek mnóstwo i na razie się pojawia pomysł dentobusu. Ja zupełnie tego nie rozumiem. To jak z lat 50. Tak, kurczę, tak. Jak podczas jednej z kwerend w archiwum znalazłem w Trybunie Robotniczej właśnie tego typu doniesienia, tak, że dentyści przyjadą do twojego miasta i wyleczą i usuną zęby twoich dzieci, 100 tysięcy zębów na 1000 lat państwa. To jest problem zachowania ciągłości leczenia, bo nie wystarczy jedna wizyta dentobusu. Tak, taka wizyta mogłaby być, żeby przeglądać jamę ustną i powiedzieć, no to ten się nadaje do leczenia. A to jest warte 25 milionów złotych? No, to też pytanie, jakim cudem jakaś firma miała od razu 25 dentobusów na składzie, no ale to załóżmy, że jest inna sprawa. Natomiast ten pomysł jest absolutnie nietrafiony, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Panie pośle, a propos dymisji, wczoraj Rada Nadzorcza odwołała Andrzeja Pilota z funkcji prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No, PiS w sumie rok przejmował władzę w WFOŚ, aż przejął. Nie znam kulis, nie znam sprawy, także trudno mi. Nowym prezesem będzie Tomasz Bednarek, radny wojewódzki z PiS. Ważne, że w końcu wasz człowiek. Ja traktuję to bardziej, zresztą wszystkie zmiany najczęściej traktuję jako zmianę wynikającą z konieczności, z jakiejś konieczności, że coś było nie tak, że należało poprawić funkcjonowanie. Mam nadzieję, że takie motywacje i też w tym zakresie były, bo nie znam sprawy szczegółowo. We wtorek Metropolia zaapelowała do premiera Morawieckiego o objęcie wszystkich miast programem antysmogowym. Pan się podpisałby pod takim apelem, który no, samorządowcy razem i z osobna wystosowali? Smog jest jakimś problemem. Rzeczywiście, no tworzą się zanieczyszczenia. Nic nowego zresztą, to od wielu, wielu lat. Nawet teraz chyba jest czystsze powietrze niż onegdaj, kiedy jeszcze ten przemysł, to mówię o 20-30 lat do tyłu. Natomiast, no rzeczywiście to jest jakiś problem i warto z nim walczyć. Trudno teraz zatrzymać ten program na granicy jednego miasta, bo powietrze, co by nie było, jeszcze się nie podporządkowuje rozkazom i przesuwa się z miasta do miasta, więc jeśli w jednym mieście śląskim, górnośląskim, to jest to i w drugim mieście górnośląskim. Zaraz o smogu porozmawiamy jeszcze więcej. Andrzej Sośnierz, poseł partii Porozumienie.
jest naszym gościem. Żegnamy się z naszymi słuchaczami. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Radio Piekary.